I to jest ten moment, moi drodzy, kiedy powoli paczki nie mieszczą się już w kadrze i jakoś trzeba sobie radzić. A moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę testował tą oto właśnie drukarkę 3D. Moja customowa przygoda potrzebuje nowych rozwiązań, dlatego sam napisałem do firmy Eligu, mam nadzieję, że dobrze czytam, o to, czy byłaby opcja współpracy i czy podesłali mi swoją drukarkę, abym zobaczył, jak działa i mógł z niej korzystać w swoich projektach. Dlatego też partnerem dzisiejszego odcinka jest Eligu i przetestujemy ich drukarkę 3D, która drukuje z żywicy. Chyba tak to się mówi, ponieważ też sam się po prostu tego wszystkiego uczę i jest to model Jupiter SE. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na zapakowanie całej tej paczki, ponieważ no, ona jedzie z zagranicy i jest naprawdę w twardym kartonie, plus spójrzcie, mamy naprawdę pięknie zapakowaną, więc tutaj w transporcie nic nie powinno się wydarzyć, ale tak naprawdę sprawdzimy to sami, czy wszystko jest w całości. Ja będę starał się wszystko wyciągać po kolei, tak jak idzie od góry. Ujku, nie bardzo wiem, jak to złapać, ale jest to mega ciężkie, mega wielkie. W sumie w kartonie już więcej nic nie ma, bo chyba to wszystko jest w środku schowane tutaj. Była jeszcze instrukcja i kabel. Oczywiście europejski. Może ja to po prostu rozerwę. Nawet całą obudowę mamy zaklejoną tutaj w taśmę. Mam nadzieję, że nic się nie posypie, jak to tak otworzę, ale chyba innej opcji tutaj nie ma. Ale to jest dobrze zapakowane. Dobra, u góry mamy rączki. Mamy opakowanie tutaj z... To pokażę później. Okej, okay, jest tutaj ta cała podstawa. Tutaj mamy ten cały nasz moduł drukujący, całą naszą główną drukarkę. Tutaj mamy specjalny plejt, który właśnie odpowiada za to, że tutaj jest wszystko do tego przyssane. Opowiadam na razie tak chaotycznie, no bo mówię, poznaję to wszystko. Tak jak wcześniej mówiłem, kabel, mamy dwie rączki. Mamy tutaj cały system podawania żywicy, ponieważ tutaj właśnie coś takiego wkręcamy do naszej butelki z żywicą i ona automatycznie podaje żywicę tutaj do naszej wanienki. Teraz to, co właśnie podłączyłem, to oczyszczacz powietrza, który jest w komplecie, podłączany na USB. A połączenie tego wszystkiego w jedną całość jest naprawdę banalnie proste. Kilka śrubek i mamy gotowy zestaw. Tym bardziej, że w internecie jest masa poradników. Najbardziej bałem się kalibracji, czy nie będzie to zbyt skomplikowane, ale polega ona głównie na odkręceniu kilku śrubek, zjechaniu w pozycję home, z dociśniętą kartką dołączoną w zestawie i dokręceniu wszystkich śrubek. Teraz zobaczcie, co chcę właśnie wydrukować. Jest to model zakupiony na Etsy, Gruta i Raketa. Jak widzicie, jest przygotowany w częściach i tak właśnie zostanie wydrukowany. Pierwsze elementy drukowały się kilka godzin, ale gdy tylko pierwsze warstwy wynurzyły się z wanienki, czułem mega satysfakcję, jak to powstaje. No i nie byłem pewien, czy za pierwszym razem wszystko wyjdzie jak na wizualizacji. Skończone. Po ponad 6 godzinach mogę teraz zobaczyć, jak wygląda pierwsza część wydruku, no bo wszystko się nie zmieściło. No i powiem wam, że chyba ten model będzie całkiem spory, jak na taki mój pierwszy, bo na pewno są o wiele większe. Po wyciągnięciu przechodzę teraz do czyszczenia modelu. Oczywiście musiałem dowiedzieć się wszystkiego w internecie. W pierwszej kolejności kąpiel w izopropanolu. Oczywiście są żywice, które można płukać wodą, ale akurat jej nie użyłem. Wypadałoby się zaopatrzyć w odpowiednią wanienkę do takich czynności, ale na ten moment jeszcze nie wiedziałem, że takie rzeczy są dostępne. Wszystkie rzeczy mam już wydrukowane. Zostało mi do usunięcia supporty, które tutaj możecie zobaczyć. Są takie malutkie jakby wsporniki, które się drukowały przy różnych elementach. Trochę zrobiłem źle, ponieważ chciałem dużą powierzchnię przyczepić bezpośrednio do tamtej płyty i no tutaj ten wydruk nie wyszedł może mi jakoś tam rewelacyjnie, ale to bardziej jest mój błąd, bo reszta rzeczy, powiem wam, że wygląda naprawdę ciekawie. I no jak na taki jeden, powiedzmy, z pierwszych wydruków, czy tam drugich wydruków z drukarki 3D żywicznej, to naprawdę wygląda to dobrze. I jakbym był może bardziej doświadczony, to bym zaczął oceniać, ale na przykład struktura gdzieś tutaj tych wszystkich rzeczy jest zawarta. No wiadomo, to też zależy od tego, jak ten projekt jest przygotowany, dlatego ja czyszczę te supporty, będę to jeszcze wrzucał do światła UV, żeby to utwardzić ostatecznie i zaczniemy już malować tą naszą całą figurkę. Jeszcze nie ogarnąłem, jak ładnie zatrzeć ślady po supportach, albo w ogóle, żeby ich nie było widać po wyłamaniu. Zostawały niestety małe kropeczki i trochę drażniły wzrok, ale nie zwracając już uwagi na te detale, to zacząłem sklejać wszystko w jedną całość. Miałem delikatne nierówności, które starałem się doszlifować mini szlifierką, ale chyba niezbyt dobrze to wyglądało. Zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy. Nie ma tego na filmie, ale przed sklejeniem jeszcze wrzuciłem poszczególne elementy pod lampę UV, aby utwardzić ostatecznie całość. Tak widziałem to w internecie.
Teraz malowanie. Tutaj trochę mamy większe doświadczenie, ale z drugiej strony bezpośrednio samej żywicy jeszcze nie malowałem. Użyłem na początku białego podkładu, była to farba Tarrago, którą w sumie stosuję do malowania butów. W kolejnym etapie nadałem pierwsze bazowe kolory, które po wyschnięciu będą już gotowe do wrzucenia detali. Grud i rakiet pomalowani takimi farbami bazowymi, bardziej kolorami bazowymi. Łatwiej po prostu aerografem, teraz już będę nanosił pędzelkiem detale, no i wiadomo, rakieta trzeba pomalować całkowicie inaczej. I dodać tutaj właśnie cienie, światła, żeby to ładnie wyglądało. Podczas gdy wlatują dodatkowe kolorki, podsumowuję Wam trochę drukareczkę. Powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolony z wydruku i wiem, że nie mam porównania póki co do innych, ale detale zrobiły na mnie wrażenie. Druk filamentowy jednak nie odda takich tematów figurek, ale wiadomo, też on nie jest do tego. Duży wyświetlacz, bo aż 12,8 cala w rozdzielczości 6K, a powierzchnia pracy to 27 na 15 na 30 cm. Dodatkowo dzięki systemowi zarządzania żywicą możemy ją automatycznie napełniać i odsysać po zakończeniu pracy. Teraz jeszcze tylko ogarnąć dobrze program 3D i zaczynam projektować własne figurki. Pomyślałem, że oprócz pomalowania całej tej figurki dodam jeszcze różnego typu dodatki, typu kamyczki, jakaś taka roślinność sztuczna, jakiś taki pyłek, który gdzieś miałem z poprzednich projektów. Myślę, że to troszeczkę urozmaici całość. Niedociągnięć jest sporo, ale jest to moja pierwsza figurka, którą bardzo się jaram. Zdradzę Wam pewien sekret. Jeśli nie zauważyliście, ale rakiet nie ma ogona. Niestety w projekcie z Edsów brakowało tego modelu. Trudno, będzie po prostu co wspominać. Tak wygląda skończona figurka. Dajcie znać, jak mi poszło. Na szybko wiem, że muszę popracować nad łączeniami. Dziękuję dla Eligu za drukarkę, a Wy możecie sprawdzić ich całą ofertę w linku w opisie. Subujcie kanał, wciśnijcie dzwonka i w komentarzu dajcie znać, co Wy byście wydrukowali na takim sprzęcie. Łapka w górę mile widziana. Trzymajcie się. Cześć!